Wielka kradzież auta, syn Andrzeja. Klasyka gatunku, prosto z wytwórni Rockstar Games, w którą nie miałem okazji zagrać za dzieciaka, bo jest dużo przemocy, przeklinania i słowa na N. Wszystko co najlepsze. Nigdy nie jest za późno, żeby nadrobić sobie takie ikoniczne tytuły, więc bez zbędnego przedłużania. I oczywiście, że będę ogrywał oryginalną wersję. Nie ma opcji, że będę Żydkom dodatkowo płacił za remaster, w którym źle nałożyli kurde deszcz. Jak można źle nałożyć deszcz w grze? Nie wiem, nie znam się. Ciekawe, czy później naprawili te błędy. Nie obchodzi mnie to. Grafika oryginału mi nie przeszkadza. Ladujte se, ladujte se! Co ty ode mnie chcesz? No zainstaluj sobie jak potrzebujesz, mam jakiś wybór. Po cholerę się pytasz, jak i tak bym tego nie uruchomił bez wymaganych plików. Dobra, teraz udaję, że wcale się nie niecierpliwie, wtedy komputer tego nie wyczuwa. Może być konieczny plik. Może, ale nie musi. O, nie musiało! Ja odpaliłem GTA. Kupiłem grę, więc by wypadało, żeby działała. Opcje, nie chcę tego kwadrata. Display, advanced. Ja jestem zaawansowanym graczem, więc można. 800 na 600. Twoja stara jest 800 na 600. Wymiary w pasie i w biodrach. Na maksa. Dobrze, teraz możemy już. Nowa gra. Nowa. '92 rok. 90% z was na świecie nie było. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? His mama. She's dead, bro. Matka mu zmarła. Niczym gorszym w pysk nie mogliśmy dostać na sam początek. Passenger, show us your hand. Matka mu zmarła, policja się na niego rzuca, no. Czemu się tak do niego przyczepiliście, bo jest czarny? A, policjant też jest czarny. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Ale nie zaprzeczył. Każdy orze jak może. Welcome home, Carl. Glad to be back. Watch your head. I live in Liberty City now. I'm clean. Nah, you ain't never been clean, Carl. Karl jest prawdziwym graczem. Nie myje się. You ain't never been clean. This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. You work fast, nigga. Powiedział brzydkie słowo na N. Też będę mógł? That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. Y'all can't leave me here. This baller's country. Car 58. Wow. Oh shit. Here we go again. Mamy to! Powiedział! Kultowy tekst! I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Dobrze, musimy stąd spadać, bo to nie jest nawet nasze terytorium. Czemu jak ruszam w te... Jest odwrócone sterowanie, nienawidzę... Ruszam w górę, ten w dół... Muszę to naprawić. Inverted, no właśnie, nie chcę inverted. Już wszystko wiem, tu się mogę bić, tutaj mogę skakać. A nie mogę jeszcze skakać. A podobno biali nie potrafią skakać. Dobra, pierwsza misja. Ukraść rower. Moja ulubiona. Toż to rower! Skradnę go! I nikt się nie zorientuje! 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 Tu? Oj, nie mogę tego powiedzieć. CJ, mam jechać do CJ. Nie, nie, nie! No wyjechał mi, no jadę jak normalny obywatel środkiem drogi. O, mogę się teraz zachowywać jak typowy rowerzysta. Dokładnie tak się zachowują typowi rowerzyści. Zakłócam porządek na jezdni i chodniku. Wiecie, jaki burak. Wspieram ekologię. Mnie jeszcze będą wyzywać. Tu jest CJ. At least it was before I fucked everything up. O nie, popsułem kultowy tekst wjeżdżając na złą ulicę. Dobra, pies to drapał. Dom CJ-ta. Return. Co jest return? F. Duży dym. Będą dymy? Co się stało? Ojejku, chyba pana wspomnienia wzięły. Smutne. Stop it! What are you doing? Carl Bryant, stop it! O, też słyszy głosy w głowie. Quit it! Mom's are here. I to jest bohater, z którym mogę się utożsamić. Mom, they're up to something. Zamknij się. Nie, jutro to zrobię. No smutno, you picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill!
What's up? A dobra, to kolega. Wygląda na bardzo miłego, porządnego obywatela. But I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń przetrwa długie lata. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Co ta matka taka niewyraźna? Nie brała rutinu skorbinu. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Ja pierdzielę, ale tam musi być gorąco, że nawet gra się roztapia. Karta graficzna się topi. Ballers! Drive by. No ty, ledwo przyjechałem. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Dobrze, już jadę. Spokojnie, spokojnie. Don't waste my time. Nie w tę stronę! Jak nie mówi mi, w którą stronę, to skąd mam wiedzieć, gdzie jechać? Jak te głupie nawigacje. Kieruj się na północ. To jestem kompas w prawo, w lewo i do góry. Tak powinna się nawigacja wysławiać. Dobrze jadę? Nadążaj, skurczy byku. Abolish cars onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Jakie nadążaj, skoro musiałem się do ciebie cofnąć? Sam nadążaj, koleżko. Straight back into the game, right, dog? No, prawdziwa gangsta na rowerach. Jeszcze brakuje koralików na szprychach. Grand Theft Auto, powiadasz. A od pół godziny nie mogę się pozbyć tego głupiego roweru. Potrącę. No, o. Będą mnie tu szczelać na moim terytorium. I jesteśmy w domciu. Move it, CJ. I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Mamy własny dom, mamy własny garaż. Faktycznie lata 90, że taki młodzieniec uchował się z tego typu dobytkiem. Idź zobaczyć Ridera. Żyje na dole ulicy. Już ktoś do mnie dzwoni? Hello? Stachu? Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Gówno się pozmieniało? Weź węgiel. Miałem iść do kolegi jeżdżaka. Co masz do przekazania? Trochę mnie tu nie było. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my bad. What's cracking with you? Po prostu potrzebował się przytulić, jak prawdziwy gangsta. Let's go, bitch. Nie przezywaj. Misja fryzjer, bo koledze jest wstyd się wozić z takim lujem. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Here's the chair, CJ. Morgan Freeman będzie mnie strzygł, super. What you want done to your melon? W ogóle uwielbiam to w tej grze, że wchodzisz, krótko przystrzyżony, ten machnie maszynką, wychodzisz z afro. Cóż za nierealistyczna gra. Idziemy zjeść. Wszyscy doskonale wiedzą, że na rany postrzałowe najlepsza jest pizza. Zakwestionował działanie służby zdrowia. Szpitale go nienawidzą. Here you go, enjoy. A ten co tu robi? Ryder, ja chciałem w spokoju zjeść, a ty z gnatem. O co ci chodzi? Give up the money. Ryder, not this again. Jak to znowu? You crazy, let's get up out of here. Oh shit, run! Okej, nawet mnie to nie zdziwiło. Witamy w Ameryce. Au! Uciekaj, uciekaj! Dobrze, wygrałem, otrzymałem respekt. Ale jakim kosztem? Pewnie pan sprzedawca nie chce mnie na oczy widzieć. Jakie masz dla mnie zadanie tym razem? Take this paint, he go hit shit up. Sprejować okolice. Dobrze, rozumiem, taka misja w grze, ale ci sprejarze to są... CJ, I warned you. Lubię ładne graffiti. Wszyscy lubią ładne graffiti. Jak masz do wyboru tą bladą betonową ścianę, jak milion innych w tych naszych zapiździałych miastach polskich, to lepiej, żeby był tam ładny rysunek. Ale 90% to są takie gówna jak to. No, dobrze, Ryder, przed kim chcesz się popisać, mazając publiczne obiekty infrastruktury? CJ, namaluj coś ładnego. Sztuka to pojęcie względne. O nie, już policja! Co, będziesz tak mnie gonić? Uwzięli się na mnie, bo jestem czarny! Okej, okay, i jeszcze jedno. Balasy! Zrobię to na ich oczach. Zabiłem go szprejem. O nie! Miałem jedną gwiazdkę za szprejowanie. Zagazowałem człowieka na oczach policjanta i dalej mam jedną gwiazdkę. Mają swoje priorytety. Spaduwa z mojej dzieli. Jeszcze papier wleciał. No już budujemy małe imperium. 240 dolców na koncie. Dobrze, póki jesteśmy w bezpiecznej okolicy. Jak na Amerykę. Zapiszmy. Todd znowu. Halo. A kto przy telefonie? Carl, it's Officer Hernandez. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Ta słynna misja z jedzeniem. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Banda czarnoskórych kolegów jedzie na smażonego kurczaka.
To był ich pomysł, nie mój. O rany, oni są czarni i lubią kurczaka. My jesteśmy biali i lubimy pierogi. To nie jest rasistowskie, bo tak jest. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soda. O ty gruba się nie na żarty. Dobra, nie czepiam się, sam bym tyle wpierdzielił. Grupa znajomych miło spędza wolne popołudnie. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Aaaa! O te gnoje! O, okej, okay. To było proste. Właśnie sobie uświadomiłem, że cały czas im robię za Ubera darmowego. A kiedy ja dostanę jakąś klamkę? A widzicie, nawet już znam słownictwo. Hey CJ, it's sweet. If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You need to pack on some muscle. I znowu jakieś wymagania. Tutaj zjedz, tu idź do fryzjera, tu idź na siłownię. No dobra, by się przydało coś ze sobą zrobić. Okej, okay, dajesz. Jeszcze raz! Upgrade! Ile upgrade'owałem? Dobra, znudziło mi się. Po co chodzić na siłownię, jak i tak nie widać żadnych efektów? No, milion powtórzeń zrobiłem, nadal nic. Wszystko kwestia genetyki, co się kłócicie. A teraz do kogo? O! No, nareszcie! Długo nie musiałem czekać. Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey! Ten gościu wygląda na w pełni zaufaną osobę, od której można kupować nielegalną broń. Try anything you like, boy. Znaczy nikt nie mówił, że jest nielegalna, nie? To, że nie jest zarejestrowana, to jeszcze nic nie znaczy. Po prostu numery seryjne się wytarły. Pyk! 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 Yeah, that's real Grove Street style now. O, jaki oddany sprzedawca, pozwala mi swój samochód wysadzić. Witamy w Ameryce! Oni to w ogóle mają dziwne samochody. Wybuchają od jednego strzału i ta skrzynia biegów w kierownicy. O rany, a ten znowu ma jakiś problem. Znajdź ubranie, żeby dostosować się kolorem. Nie będę się w nic ubierał, jest gorąco, chcę przewiewnie. Ale jakaś czapka by się przydała. Dobra, powiedzmy. Ale nie będzie widać mojego pięknego afro. Będziemy musieli się z tym pogodzić. Uuu, nareszcie mam jakiś wybór. Albo idziemy do słodkiego, albo do dużego dyma. Wybór jest oczywisty. Big Smoke zawsze był dla mnie taki miły, wyrozumiały. Dobra, jaki masz do mnie interes, panie kolego? OG Lotz. Otwierać, policja! Żartowałem, to tylko ja. What's up, man? Wanna go to prison? What? Jakie do więzienia? Co ja zrobiłem? No, kilka paragrafów by się już znalazło. You got that right? Ale nic z tych rzeczy, jedziemy odebrać starego kolegę. OG Lok, jak się okaże, protoplasta bełkoczących raperów. Co żeś uczynił, OG Loku? Stworzyłeś potwora, całą rzeszę potworów. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey man, it's OG Lok, homie, OG Lok! My bad. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some cholum. He was dissing me, man, and stole my rhymes. Brum 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 brum. Man, this is the spot. Go and ring the doorbell. Prawdziwie poważne zadanie dla prawdziwego gangstera. Puk puk. Znaczy dryń dryń. Hey yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. OG Lok, nie możesz każdej swojej życiowej decyzji podpierać tym, że jesteś gangsta. Idź do jakiejś uczciwej pracy, nie wiem. Hey, make it a run for it. I gotta protect my rat. Co tu się dzieje? Zgubię go, no. Jak jasny pieru, zgubię go. Okej. Aha, co se go złapaliśmy. Ja pierdzielę, jak po tamtym wypadku ja zaliczę tę misję, to faktycznie jestem gangsta. To wszystko przez ten deszcz jest śliska nawierzchnia. W Top Gearze też dają fory za śliską nawierzchnię. Ile można do jednego człowieka strzelać? Co się stało? Jest! Thanks for the ride, CJ. Later. I co, tyle? Respekt tylko zarobiłem, a paliwo na motor to za co mam se kupić? Motor kradziony, ale nieważne. Gest się liczy. Dobrze, idziemy do dużego dyma i hopsa! Hajsy za akrobację. Czemu tak w prawdziwym życiu nie dostaję? Bo w prawdziwym życiu nazywa się to stwarzaniem zagrożenia w ruchu lądowym. Zła strona torów. I się pociąg? Misja z pociągiem? What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. Dobra, jest szansa, żeby pokazać się ze strony prawdziwego progracza. I chyba nie będę pierwszym, który udowodni, że
To wcale nie jest takie trudne zadanie. Po prostu trzeba się trzymać w odpowiedniej odległości, rany. A ludzie zrobili wokół tego jakiś mit. Nie dam wam tej satysfakcji, w której duży dym powie: jedyne co miałeś zrobić, to jechać za pociągiem. Bo uda mi się za pierwszym razem i tego nie usłyszycie. Ale będzie wstyd, jak mi się nie uda. That look like them. A to cwaniaczki na gapę się zabrały. We gotta get those fools. Follow that train. Aha, super, że w nocy muszę to robić. Get me close, DJ. I'm about to pop these fools. Jakby co to zwalę na pogodę. Tak trzeba jechać. No, jeden padł, drugi padł, trzeci ledwo się trzyma. Take the high road on the right, DJ. No wziąłem i co? I have the high ground. Ostatni został. Hey, let's get out of here before the cops show, man! Czy trzeba tu coś jeszcze dodawać, szanowni państwo? A to, że wezmę sobie brońki, jak już leżą? Dziękuję. Trzeba było pilnować. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie. You be careful with those cats. I'm gonna see you later. Dobrze. Najważniejsza misja Grubasa odbębniona, pomóżmy komuś innemu. Może nasz kolega, początkujący raper, przyda mu się jakaś pomocna dłoń. Nie chcę jechać do Sweeta, on mnie zawsze przezywa i ode mnie wymaga różnych rzeczy i niemiły jest. Ała! Nic mi nie jest. O, wóz strażacki. Tym pojadę do OG'ego. Ostudzę trochę ten jego entuzjazm, żeby takich głupot nie wyprawiał. Hey, 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 it's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face, I spit a hotter. Ktoś tu ma mały problem. Schizofrenia activated. I think I just might have found a ghost writer. Mad Dog's Rhyme Book from his home in the hills. Mad Dog's Rhyme Book? Najpierw ktoś od niego ukradł rymy, więc teraz on będzie kradł od kogoś. Oni wszyscy po jednych pieniądzach. Do jakichś mansion mam się teraz wkradać. Gdzieś ty się wybudował, człowieku. Wiesz, że udało ci się w życiu, gdy droga do twojej posiadłości wygląda tak. Aha, tu. Taki bogol, a do domu można wejść frontowymi drzwiami, nikt nie zwrócił uwagi. I want to be ninja. Nie, 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 nie o to mi chodziło, nie o to. Go, run away. Oj, nie o to mi chodziło. Skradanie, włącz skradanie. Błagam, jakieś żyćko tu jest? Były w tej grze żyćka, co nie? Hey, you right there. Super! Tego potrzebowałem! Szpital zakonfiskuje mi wszystkie brońki i rachunek jeszcze na... Mój rachunek ze szpitala zrekompensuj mi samochodem! Forgive me, lady! Przyznaję, że trochę nieprzygotowany wybrałem się na tę misję. Dobrze, może dla odmiany kolega słodki, pomimo tego, że traktuje mnie jak traktuje. U niego się dozbroimy. What you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. Nie wiem, o kim mówisz. Where we going, homie? Rolling Heights, Baller Country. Do us a little drive-by, huh? Co to znaczy drive-by? Czy to jakaś zaawansowana metoda prowadzenia pojazdów? A, to jest drive-by. Co się stało? Co oni wcześniej o mnie mówili? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Przyjmę te słowa z pokorą. Teraz się uda, za blisko stanąłem, no. Just don't drive like no fool. Dobrze, postaram się tym razem. Man, they trying to get us pop. Już? Nie, aha, to pierwszy etap, jejku. Spokojnie, ale idzie dobrze. What is you doing? DJ. Nic nie robię, wszystko dobrze idzie, zgodnie z planem. Jakbyście w ogóle jakiś mieli plan, frajerzy. Przydadzą mi się jakieś brońki i papier. Jejku, dwie gwiazdki? Tyle jeszcze nie miałem. Roller, CJ, roller! Gdzie my jedziemy w ogóle? Nieważne gdzie, ważne po co. Uciec policji! Ała! Pięknie, nikt nas nie rozpozna. Całe szczęście, że wyszedłem z tego samochodu, mam przynajmniej trochę hajsu więcej. Uuu, no nareszcie, o tym mówiłem, koleżko! To pomożemy OG'emu odzyskać jego rymy. Czekaj, skip trip, co jest? Powinięcie podróży dodać... Tego nie było! Rockstar zrobił coś dobrze ten jeden raz? Poza milionem innych rzeczy, które też zrobili dobrze, nie można im tego odebrać. Odzyskamy książkę, nikt nas nie zauważy. Tylko jak się robiło ten... No! O,
to mi chodziło. Okej, teraz mam trochę więcej żyćka niż ostatnio, więc powinno się udać. Możesz tak ciężko nie oddychać, słychać cię na pół willi. Trzeba go przypilnować, drugi raz się nie dam nabrać. Hey, watch it! O matko, zabiłem człowieka. Nie pierwszego dzisiaj, ale to było takie jakby personalne. Odezwał się do mnie, a ja go nożem z ukrycia. Dobra, idziemy dalej. Ja pierdzielę, ale facet się urządził. Pewnie nakradł wszystko, złodziej jeden. Nikt tutaj nie widzi. No przeoszczędził pan na ochroniarzach, nie da się zaprzeczyć. Kamizelka! Teraz możemy zamienić tę misję na nieskradającą się. Nie, dobrze. Uspokój się. Przegonić te natarczywe myśli. Bierzemy książkę i spadamy. Exit. Muszę wyjść. Ktoś tu jest? Wracamy się. Chociaż gdyby ta misja mi nie wyszła, to i tak by było dla dobra ludzkości, bo OG by nigdy nie dostał swoich rymów i by skończył w tym Burger Kingu czy innym Taco Bell. Byłoby o jednego wariata mniej w przemyśle muzycznym. No, co mogę powiedzieć? Nie, 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 nie! Co ja robię? Kurde, no! I to się nazywa właśnie przekombinowanie. Cóż mogę powiedzieć, OG Lok nigdy nie otrzyma swojej księgi rymów, a dzięki temu przemysł muzyczny nie ucierpi. Zatem był to początek historii Karla Johnsona w świecie San Andreas. Nie ukrywam, że zapowiada się naprawdę ciekawie, więc wypadałoby kiedyś zrobić kontynuację jego przygód. Co nie? A czy faktycznie kiedyś do tego dojdzie? Zobaczymy.